co tu się kurwa odjebało? Witajcie grzesznicy, na kanale Dzienni Głowcy. Jeśli nie subujesz tego kanału, to zachęcam do przyjrzenia tego czerwonego guzika. Tak więc zaczynajmy. Wojskowa, wojskowa. Cóż mogę nie powiedzieć? Mieszkałeś tam parę miesięcy. Dobrze spędzam ten czas. Uprzedzam teraz wasze pytania. Nie, nie wyprowadziłem się z powodów duchów, tylko bardziej z powodów rodzinnych. I nie, właściciel nie wie, że ma tego mieszkanie znawiedzone. Chyba. Pokażę wam polowania z trzech dużej nocy. Nie możecie mi wierzyć, nie? Ale to wszystko zdarzyło się naprawdę. Więc oto przed wami noc pierwsza. A zaczęło się to tak. Mój współlokatorzy wyjechali wtedy na weekend, więc byłem w domu całkiem sam. Masterowałem akurat jeden ze swoich nowych kawałków. Aż do momentu, w którym nie usłyszałem czyichś kroków chodzących po moim pokoju. Nie mógł być to odgłos od sąsiada, ponieważ nikt nade mną nie mieszkał. A dźwięk dochodził z wnętrza pomieszczenia. Odpaliłem więc nocną kamerę w telefony i zacząłem kręcić. Oto co uchwyciłem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że innej nocy zajdą mi jeszcze za skórę. I co o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Gdy to zobaczyłem, natychmiast wziąłem halogen, miernik fal elektromagnetycznych, telefon oraz moje pseudo GoPro, po czym poszedłem do polarni, w której nie było żadnych urządzeń elektronicznych mogących zakłócać działanie miernika. Zamknąłem więc drzwi, włączyłem sprzęt i zacząłem polowanie. O, spróbuję otworzyć. Przyznam, jakie jest. Czy jest tam ktoś? Jeśli tak, to daję sobie znać. Kobieta 2, facet 1. Chciałem pomóc blokatora. Co on jest? Chyba przyszedł. Czy będzie kozakiem? No powiedzieć tutaj? Powiedzieć tutaj.
Udaj. To mogę poznać twoje myśli. Mieszkałaś w tym domu? Raz na tak, dwa na nie. Zatwory. No, może są jeszcze silne pole elektromagnetyczne. Poznam twoje imię? Z jakiego powodu tu jesteś? Jakie masz zamiary? To przypierdolisz tak, to widzę ostro na Poznanie? Sobie pyty. Tak, ja. Co to było? Zaskoczona. Jak? No to to, że szczerze to dopiero na drugi dzień, jak przeglądałem filmy, nie? Dobrze, dobry, nie? Więc czas na noc drugą. Numer 7. Skąd jesteśmy? Spróbujemy się skontaktować z wami. Tak to jest. Ilu was tu jest? Jeszcze raz. Ilu was tu jest? Głośno i wyraźnie państwo. Mm-hmm.
Czy możecie nam podać swoje imiona? To głośno i wyraźnie. Dobra. Chyba za wszystkim ze mną. Może za wszystko? Chyba, że potraficie. Swoją siłę, swoją energię. Dawajcie! Adrian. Jesteście najlepsi, pamiętajcie. Jak spotkacie Beatę i Anię... Co? I to się nazywa, kurwa, zajebista zdobyć. A teraz czas na moc. Przyszedłem. Dodatki. Mogę, no? Mogę. Czy chcecie z nami zagrać w tabliczkę Ouija? Nie będę grać. Nie będę grać. Tak. I jeśli chcecie coś jeszcze mówić, to możecie mówić przez to urządzenie. Jak macie na imię? Czy jest to Beata i Ania? Tak. Jest lepszy od was? Nie wiem. Chcę to widzieć na dalsze Ouija. Czekaj, sam dodać na palcem. Nie ruszę się. A jest on no, czyli nie. Jest lepszy od was? Zdrowa wszystkie zjady, i duchy... I zatrzymał mojego pytania. Ale nawet nie trzymają. Co to było? Teraz spróbuję na pomocę teraz. Odpaga sobie. Nie jesteś tu, Krzysztof? Jesteś z nami? Inaczej, kurwa, kilkolwiek jesteś. Lewo czy prawo? Co za nie łazi? Czy co za nie chodzi? Kto? Demon. Demon, którego kontroluje. Demon. Co?
Ale jesteście tu, prawda? Jesteście tu, prawda? Nie budźcie kamery. Chcecie użyć mojej siły życiowej, energii. Może coś uderzyć? Wiem, że będzie dać się więcej. Przez chwilę zrobiło się ciemniej. A gdy podkręciłem światło, usłyszałem to. Czy to się przed chwilą ruszało? Uchwyciłem na kamerze jasną poświatę. Nie wiem, to był duch, anioł, ale wiem jedno, bynajmniej podejrzewam, że były zamieszane zdarzenia, które nastąpiły później. To mi przeleciało nad głową, czy tylko mi się tak zdaje? Tam do góry też nie połania wylecie. Bo jestem już spokojny. Spokojny.
łatwo. Jeśli ludzie są dla nich zabawką, to kim oni są do cholery? Rozglądając się jeszcze po domu, natrafiłem na niego. A chwilę później, za drzwiami, zauważyłem jakieś dziwne istoty. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że mi się zdziwiłem materiałem. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zostawcie suba. Na razie.